7:09. Gość poranka. A gościem poranka 7:09 jest Artur Dziambor z Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, pozwoli pan, że zanim o sprawach bieżących, to zapytam, jak idą przygotowania do tworzenia nowej partii. Bo na początku marca wraz z Jakubem Kuleszą i Dobromirem Sośnierzem odeszliście z partii Korwin i oświadczyliście wówczas, że będziecie tworzyć nowe ugrupowanie. Minęło już trochę czasu, nieco ponad miesiąc. Nazwy na razie jeszcze nie znamy. No właśnie, kiedy chociażby poznamy nazwę i jakoś więcej szczegółów? Dokumentacja cała została złożona w sądzie. No i teraz czekamy na decyzję sądu o rejestracji partii. Jak tylko będzie ta decyzja, natychmiast wszystko ogłaszamy i na pewno, panie redaktorze, dam panu indywidualnie znać, że wkrótce konferencja prasowa, na której ogłosimy nazwę, logo, wszystkie informacje, statut, wstępny program i tak dalej. Bardzo miło mi jest z tego powodu, panie pośle. Jednym słowem, przedzieracie się przez typową polską biurokrację na razie. No dobrze, czekamy zatem na więcej szczegółów, zakładając, że pan poseł nam ich na razie nie zdradzi. Panie pośle, przejdźmy zatem do bieżącej polityki. Myślę, że zaczniemy od tego, co znominowało wczorajsze, ale myślę, że zdominuje także najbliższe dni. Mowa oczywiście o 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Wczoraj wieczorem pod Pałacem Prezydenckim Jarosław Kaczyński wprost powiedział, że mieliśmy do czynienia z zamachem. Obarczył odpowiedzialnością i wskazał na Rosję, mówiąc, że to Rosja miała w tym cel. Dziś o godzinie 11, a więc za niecałe 3 godziny swój raport ma przedstawić Antoni Macierewicz i podkomisja smoleńska. Z doniesień medialnych, wywiadów medialnych także Antoniego Macierewicza wiemy, jakie tezy zostaną przedstawione. A mianowicie oczywiście, że doszło do wybuchów. Co przyniesie raport, tego nie wiemy, ale chciałem pana, panie pośle, zapytać najpierw o ogólną ocenę tego przemówienia Jarosława Kaczyńskiego i tego, co wokół katastrofy smoleńskiej w ostatnich dniach się dzieje. To przemówienie niestety budzi demony sprzed nastu lat i już teraz, i sprzed tych kilku lat, w których przeżywaliśmy to cały czas. Wczoraj też i syreny zawyły, żeby upamiętnić tę chwilę. Ja mam trochę inną optykę tego, może ponieważ ja po prostu uważam, że zmarłych należy pamiętać i należy ich wspominać dobrze. Ja głosowałem na Lecha Kaczyńskiego w wyborach. To był też i mój prezydent. Jak doszło do tego wypadku, pojechałem pod jego dom w Sopocie, położyłem znicz. Uważałem, że po prostu tak trzeba wtedy i tak też uważały dziesiątki tysięcy ludzi, którzy byli tam wtedy, w tamtym momencie. Natomiast jeżeli chodzi o same przyczyny, no to my już jedną komisję mieliśmy i ta komisja jasno określiła sytuację. Dzisiaj budzenie tego tematu no jest spowodowane moim zdaniem względami politycznymi, tym, że teraz jest taki moment, w którym można powiedzieć, że wszystko co złe to Rosja. I oczywiście będziemy o tym dyskutowali bardzo długo, tylko no, wskazuje na to, że nie dyskutowaliśmy o tym przez ostatnie lata, mimo to, że PiS rządzi od lat 7, raport Macierewicza gotowy jest od lat 2 i teraz nagle musimy o tym dyskutować. No jest to smutne, bo będzie to dzielące dla Polaków, będzie to znowu kolejny temat, który będzie nas dzielił na tych, którzy będą uważali, że był wypadek i na tych, którzy będą uważali, że był zamach. I jedni drugich będą oskarżali oczywiście o jakieś czarne związki z obcymi służbami. To będzie bardzo smutny moment. Panie pośle, a co pan powie na taki argument, który już zaczęli podnosić między innymi politycy Prawa i Sprawiedliwości, choć nie tylko, że po prostu, jak to się mówi, otworzyło się okno w tej sprawie, a mianowicie wskazują, że po pierwsze wojna na Ukrainie, to co Rosjanie pokazują na Ukrainie, ale także przemówienie chociażby prezydenta Zełenskiego w polskim parlamencie i poruszenie sprawy smoleńska sprawiło, że teraz można o tym rozmawiać bardziej, można jasno wskazywać między innymi na Rosję, no bo świat też po części zmienił optykę. Jakaś logika w tej argumentacji jest. Pytanie, czy pana, panie pośle, przekonuje. Wspomniał pan o tej komisji, która już była. No wiemy doskonale, że jak wyglądało wyjaśnienie katastrofy przez rząd Platformy Obywatelskiej, także komisję Millera i także Laska. Wiele tez pokrywało się z tym raportem Tatiany Anodiny.
Może, tego nie wiemy, ale może dowiemy się czegoś nowego z dzisiejszego raportu podkomisji. Może też po części należy to jakoś uznać za próbę wyjaśnienia tego, co się wydarzyło, a nie wyłącznie politykę. Nie, no ja trochę jednak widzę tutaj politykę. Poza tym ja jeszcze wskazuję na to, komu ewentualnie mogłoby faktycznie zależeć na śmierci Lecha Kaczyńskiego. Przypomnę, że wtedy, kiedy Lech Kaczyński ginął, miał bardzo niskie notowania sondażowe i właściwie pewne było, że nie będzie prezydentem w następnej kadencji. A Prawo i Sprawiedliwość było w tym momencie też w dołku, miało kilkanaście procent. Więc zarówno środowisku Lecha Kaczyńskiego, jak i samemu Lechowi Kaczyńskiemu było w polityce bardzo źle w tamtym czasie. I gdyby dotrwał do końca kadencji, to odszedłby w bardzo słabym stylu, sondażowo przynajmniej, tak? A potem nagle, po tej katastrofie, oczywiście sytuacja polityczna się zmieniła. Była jeszcze kwestia raportu WSI. I to raport WSI jest tematem, nad którym można by było podyskutować. Lech Kaczyński, jako polski patriota, uważał, że ten raport powinien ujrzeć światło dzienne. Ale było mnóstwo takich, którzy uważali, że ten raport światła dziennego nie miał ujrzeć. Więc jeżeli w ogóle komukolwiek mogło zależeć na śmierci Lecha Kaczyńskiego, to nie z jakiejś małostkowej zemsty za Gruzję, co sugeruje strona uważająca, że to był zamach rosyjski, tylko właśnie ewentualna agentura WSI, która u nas była, jest, możliwe, że i będzie jeszcze długo i tylko pod innymi postaciami oczywiście, o których my nie wiemy, ale ten raport bardzo dużo pewnie wykazywał i dlatego nigdy nie ujrzał światła dziennego. O raporcie rzeczywiście mówiło się wiele i rzeczywiście miał zostać opublikowany, ale nie został. Panie pośle, zmieńmy temat. Będziemy oczywiście zapewne na niego wracać, patrząc po tej konferencji, która już za kilka godzin zobaczymy, co nam przyniesie, ale nie jedyny temat, o którym ostatnio się mówiło. Między innymi mówiło się o walce z inflacją. Rada Polityki Pieniężnej znowu podniosła stopy procentowe. Kredytobiorcy coraz mocniej zaciskają zęby i ręce, bo raty kredytów coraz wyższe. Eksperci spodziewają się, że kolejnych podwyżek stóp procentowych. Chciałem, panie pośle, korzystając z tego także, że będzie pan niedługo głosował jako parlamentarzysta nad kandydaturą profesora Glapińskiego, zapytać pana, czy to jest właściwy kierunek i właściwe tempo walki z inflacją. No i także podpytać przy okazji pana o pana ocenę działań ostatnich prezesa Glapińskiego. Nie no, prezes Glapiński powinien przestać być prezesem, chociaż oczywiście wiem, że polityczna sytuacja jest taka, że nim dalej będzie. Będę głosował przeciwko, to na pewno. I to za wszystkie jego osiągnięcia przez tą pierwszą kadencję, czyli między innymi za to, że wszystkie jego prognozy się nie sprawdziły. Ale on jest cały czas zadowolony z siebie, widać to po jego wypowiedziach, oglądam. Pamiętam takie wystąpienie w Sejmie, kiedy akurat brałem udział w debacie na temat sytuacji naszej, to było ponad rok temu. On wtedy mówił, że no jest tak cudownie, że nigdy tak nie było, że właściwie to cały Zachód na nas patrzy z zazdrością i Stany Zjednoczone chciałyby, żeby u nas był taki dobrobyt, znaczy u nich, żeby był taki dobrobyt, jaki jest u nas. Wtedy stanąłem na mównicy sejmowej, pierwszy raz pozwoliłem sobie powiedzieć, że ktoś bredził po prostu. Że nie wiem, co nim prowadziło, ale no to były takie brednie, że to tylko mógł zrobić ktoś, kto jest na czele jakiegoś takiego, nie wiem, ruchu propagandowego rządowego, ale na pewno nie NBP-u. No i to się niestety odbija. To, że Rada Polityki Pieniężnej nie podnosiła tych stóp przez bardzo długi czas, tylko dlatego, żeby udawane było, że te kredyty są w miarę tanie i żeby ludzie mieli dostęp do tych kredytów, no to jest po prostu oszustwo, którego dokonał NBP na społeczeństwie i teraz to społeczeństwo nie ma wyjścia, bo nie ma żadnego cudotwórcy, który stwierdzi, że po pierwsze te raty spadną, jeszcze głupsze pomysły pojawiają się po lewej stronie sceny politycznej, żeby są rosnące raty, żeby pojawiły się dopłaty, czyli trzeba dodrukować pieniądze, żeby dodrukować pieniądze. No cyrk kompletny te ich propozycje, no ale niestety sytuacja jest jaka jest. W tym momencie jedyne co polski rząd może zrobić, co będzie odpowiedzialne, to radykalne odpodatkowanie Polaków, radykalne odpodatkowanie, zlikwidowanie kosztów pracy i spłaszczenie systemu podatkowego, jeżeli chodzi o VAT na przykład. Wszystkie te kruchy mogłyby doprowadzić do sytuacji, w której ludzie będą po pierwsze więcej zarabiali gotówkowo, po drugie ceny przestaną rosnąć. Bo to zatrzymanie wzrostu cen to jest tak naprawdę podstawa, ale te ceny rosną też i z wielu innych powodów zewnętrznych, jak na przykład wzrosty cen surowców i towarów, które są transportowane, bo wiemy, że przez między innymi przez tę wojnę
urosły ceny wszystkich towarów, które były ściągane dotychczas z Białorusi czy z Rosji. No właśnie, chciałem, panie pośle, o tym, o czym pan mówi, bo wiemy doskonale, że oczywiście są różne czynniki proinflacyjne, na część z nich rząd ma wpływ, na część w ogóle. No mamy wojnę na Ukrainie, która uderzy także w ceny żywności ze względu na eksport Ukrainy i Rosji, przecież eksporterzy żywności, przede wszystkim różnego rodzaju pszenice i tak dalej. Mamy kwestię wysokich cen surowców energetycznych i także innych surowców. Duża część tych wskaźników proinflacyjna zupełnie niezależna od rządu. Oczywiście rząd swoje tutaj też za uszami ma, ale może trzeba po prostu mówić Polakom także wprost, twardo, że dobrze to już było, tanio to już było, a teraz czekają nas miesiące, jeśli nie lata, dosyć trudnego czasu, także ze względu na sytuację geopolityczną. No to, że żyliśmy ponad stan, to jest oczywiste. Prawo i Sprawiedliwość, czas koniunktury, przespało w taki sposób, że jak jest koniunktura, to trzeba te pieniądze wydać, żeby ludzie chcieli na nas głosować. To wiadomo było, że to się odbije. Ja zaznaczę tylko, że wszystkie te wzrosty i paliwa, i gazu, i tego, to było przed wojną. I inflacja dwucyfrowa praktycznie w rzeczywistości była też przed wojną. Tego nie można zwalać, bo ja wiem, że ich retoryka będzie taka, że no z tego powodu, że wojna, no to my teraz musimy wszyscy zbiednieć. To tak nie działa, to naprawdę tak nie jest. I to wiemy doskonale, to widzieliśmy, będziemy o tym za każdym razem przypominać. To są złe działania rządu. Ten rząd miał niesamowity okres takiego wielkiego boomu gospodarczego u nas, kiedy wszyscy nagle zaczęli do nas przyjeżdżać, bo my byliśmy i jesteśmy nadal dla zachodniej Europy rynkiem jednak tańszego pracownika, więc u nas warto po prostu biznes mieć. I to widać po tej mnogości korporacji, które są w większych miastach. To widać po tym, że bezrobocie u nas nie istnieje praktycznie. I ono nie istnieje dlatego, że jest taki cudowny rząd, tylko dlatego, że u nas po prostu opłaca się pracować i opłaca się rozwijać biznesy cały czas, dlatego że pracownicy nie są tacy drodzy jak na Zachodzie. To jest naprawdę tak proste, a cały czas się nam wmawia, że to dlatego, że ten rząd tak cudownie rządzi. No nie, ten rząd nie rządzi cudownie. Nowy Ład, który wprowadzili, jest projektem tragicznym i ten tragiczny Nowy Ład w tym momencie minister, który został do tego wyznaczony, pan Soboń, właśnie go anulował i zaproponował zupełnie inne rozwiązania. A te rozwiązania chyba powinny się panu podobać, tak sądzę przynajmniej. Tak. Oczywiście to nie przekreśla tych innych rozwiązań, które były, ale przynajmniej tak. Część z nich, tak zakładam, kierunkowo powinny panu i Konfederacji odpowiadać. No i panie redaktorze, jak rozmawialiśmy o Nowym Ładzie, to pamiętam nawet na antenie i nawet z panem. Ja mówiłem, że w Nowym Ładzie 30 tysięcy kwota wolna, super, to jest mój pomysł, idziemy w to. Podwyższenie drugiego progu podatkowego, że w moim idealnym świecie by nie istniał, ale faktycznie podwyższyć, bo bardzo niski drugi próg podatkowy był dosyć absurdalny. No i super, byśmy za tym zagłosowali przecież, ale oni wrzucili w tą ustawę jeszcze tą składkę zdrowotną, która de facto likwiduje kwotę wolną. Wrzucili jeszcze inne rozwiązania, które sprawiają, że jest redystrybucja pieniędzy od ludzi z powyżej średniej do ludzi poniżej średniej. No i wszystko poszło z dymem tak naprawdę w tym Nowym Ładzie właśnie przez to. Teraz zapowiedzi ministra Sobonia są takie, jakby ze mną rozmawiał przez telefon przed konferencją. Sam bym przyklasnął, gdyby faktycznie ta ustawa tak wyglądała i na pewno byśmy za tym zagłosowali. Czekamy na ustawę, bo jeżeli się okaże, że w tej ustawie są jakieś kruczki, które sprawią, że zniwelowany będzie ten dobry efekt obniżki podatków, no to niestety znowuż będzie trzeba to krytykować. A ja bym bardzo chciał zagłosować za tym, bo to jest dobre dla Polski. Pytanie, czy te kruczki się znajdą, ale nie dlatego, że rząd będzie miał tu dobrą wolę, tylko po prostu będzie zobligowany orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który mówił, że zmiany w trakcie roku podatkowego muszą być albo korzystne, albo co najmniej neutralne dla podatnika. Może tego typu bezpiecznik wskazywać na to, że te zmiany po prostu będą dobre dla społeczeństwa. Ale rzeczywiście, czekamy na konkrety, bo tak jak pan wspomniał, od nich wiele zależy i myślę, że nie tylko pan się zastanawiał, czemu oprócz podwyższenia drugiego progu podatkowego i podwyższenia kwoty wolnej od podatków wprowadzono tam tyle różnych rzeczy, z których teraz się Prawo i Sprawiedliwość wycofuje. Panie pośle, jeśli pan pozwoli, jeszcze jeden temat, który może jest gdzieś w tyle, ale też pewnie wróci i czy wraca już niebawem. Otóż zmiany w Sądzie Najwyższym, czy raczej zmiany dotyczące Izby Dyscyplinarnej. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że tym projektem będzie projekt pana prezydenta, tym bazowym, że będą jeszcze jakieś negocjacje w Zjednoczonej Prawicy, ale nie wyklucza, że będzie szukać u polityków opozycji poparcia dla tych zmian. Zatem moje pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście tych szczegółów i konkretnych zapisów jeszcze nie znamy, ale ewentualnie może liczyć na poparcie pana bądź pana kolegów z Konfederacji, gdyby taka potrzeba zaszła? No my jesteśmy jeszcze przed wewnętrzną debatą na temat tego, który projekt będziemy ostatecznie popierać, jeżeli którykolwiek. Wiem, że się dosyć negatywnie zapatrujemy na wszystkie te projekty.
projekt akurat prezydenta to jest taki trochę wymyk, bo on jest takim rebrandingiem właściwie tej Izby Dyscyplinarnej. Ja nie wiem, czy to jest wystarczające, żeby powiedzieć, że Izba Dyscyplinarna nie będzie funkcjonowała w taki sposób, w jaki funkcjonuje i dalej nie będzie takim upartyjnionym ciałem. Ja uważałem, że ta Izba nie powinna nigdy powstać, a to, że ona jest i jest to jakimś sporem na tle Unii Europejskiej, to też z drugiej strony ja też mówiłem tutaj wielokrotnie, że akurat Unii Europejskiej nic do tego, jak my sobie sądownictwo układamy i to mamy akurat zapisane w traktatach, więc tu nie powinniśmy się uginać przed Unią Europejską, ale faktycznie my sobie wewnętrznie powinniśmy te izby zupełnie inaczej zbudować, na pewno nie pozwolić na to, że będzie to traktowane jako taki partyjny sąd nad sędziami. Także czekam na to, jak będziemy o tym rozmawiali. Podejrzewam, że zaraz po świętach na tym posiedzeniu, zresztą to posiedzenie poświąteczne będzie bardzo ciekawe, bo wspomniał Pan o zmianach podatkowych. One muszą wejść tak, żeby 1 lipca zaczęły funkcjonować, więc mamy 2 miesiące. Miesiąc najbliższy, który musimy to przez Sejm przeprowadzić, a potem jeszcze 30 dni dla Senatu. W razie czego będzie się naciskać na marszałka Senatu, wiemy to już z praktyki, ale panie pośle, skoro o zmianach w Polskim Ładzie, to jeszcze chciałem się zapytać, czy pana zdaniem, tak powoli kończąc naszą dyskusję, czy pana zdaniem konstytucję trzeba zmienić, bo i taki pomysł się pojawił w Prawie i Sprawiedliwości, mówiąc o tym, że to jest niezbędne. No właśnie, czy to jest niezbędne, czy to jest potrzebne, jak pan na to patrzy? Żadnych zmian w konstytucji z Prawem i Sprawiedliwością absolutnie. Tam za każdym razem będzie tak, że diabeł tkwi w szczegółach. Ta konstytucja, która jest, ona nie jest doskonała oczywiście, ale dyskusja o niej powinna przebiegać w zupełnie innej atmosferze i na pewno powinna być to dyskusja z całym społeczeństwem, a nie między partiami politycznymi. Na pewno nie w Sejmie, tylko zupełnie na innych warunkach, więc jeżeli już to referendum, jeżeli w ogóle to poprzedzone naprawdę wielomiesięcznymi przygotowaniami, wytłumaczeniem wszystkich aspektów, ewentualnych zmian i tak dalej. Na pewno nie w takim trybie, w jakim sobie Prawo i Sprawiedliwość to wyobraziło. Domyślam się, że zdjęcie bezpiecznika po to, by móc się zadłużać, by wydawać z kolei na armię, niekoniecznie panu do gustu przypadło. Absolutnie niedopuszczalne rozwiązanie. To jest rozwiązanie, które jasno sugeruje, że oni już w tym momencie są w dołku i chcą się jakkolwiek jeszcze ratować. Wiadomo było, że tak będzie, po tym, jakie programy socjalne wprowadzili. To słynne hasło Rostowskiego, że pieniędzy nie ma i nie będzie, ono się skądś wzięło. To nie było tak, że on tak powiedział, bo jest złośliwy, tylko powiedział tak dlatego, że faktycznie trzeba było dodrukować pieniądze, żeby one były. No i tu postawmy kropkę. Moim i Państwa gościem poranka 7.09 był Artur Dziambor z Konfederacji. Panie pośle, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję pięknie, miłego dnia. 7.09 Gość pora.